kochani. Dzień dobry, witam was jeszcze raz. Za chwilę zaczniemy nasze nabożeństwo, zielonoświątkowe nabożeństwo, ale dzisiaj nie będzie nam towarzyszyła pani Alina, także będziemy korzystać z mojego magicznego urządzenia. Gdyby się okazało, że ktoś akurat, bo to wiecie jak to się dzieje, jak człowiek nie planuje, to zawsze ktoś zadzwoni, przyjdzie albo coś. Gdyby on dzwonił zamiast grać, to przepraszam strasznie, ale no, z czegoś muszę odtwarzać akompaniament. No i mam bardzo dużą, gorącą, żywą nadzieję, że to was będzie słychać, a nie mnie, bo jak będzie słychać mnie, to nie będzie dobrze. A teraz już na chwałę Bożą zacznijmy nasze nabożeństwo, śpiewając pierwszą pieśń, to jest pieśń 650, z której zaśpiewamy 5 zwrotek. I za chwilkę już odtworzę muzykę. Melodia jest znana, także nie powinno być problemów. Teraz tylko jeszcze, żeby ten mój telefon grał, przepraszam. Chwała niech będzie Bogu Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak było od początku, jak jest i jak będzie po wszystkie wieki wieków. Amen. Nasze dzisiejsze czytania rozpoczynamy, kochani, od fragmentu psalmu 73. Psalm 73, wiersze od 1 do 10 i od 21 do 28. Jak dobry jest Bóg dla Izraela, dla tych, co mają czyste serca. A jednak moje nogi nieomal się potknęły, a moje kroki nieomal zachwiały, bo zazdrościłem zuchwałym i bezbożnym, widząc ich pomyślność. Nie mają przecież utrapień, ich ciała są zdrowe, nie znają znoju innych śmiertelników, ani cierpień innych ludzi. Dlatego pycha przyozdabia ich jak naszyjnik, przemoc okrywa jak szata. Ich oczy zarastają tłuszczem, złe myśli wypełniają ich serca. Szydzą i mówią złośliwie, butnie grożą uciskiem. Swoimi ustami atakują niebiosa, a ich języki pełzają po ziemi. Dlatego mój lud ku nim się zwraca i chciwie chłonie ich słowa. Gdy gorycz wypełniała moje serce, a ból straszliwy przenikał wnętrze, byłem głupi i nic nie rozumiałem. Byłem przed Tobą jak zwierzę. Mimo to zawsze jestem z Tobą. Ująłeś moją prawicę, prowadzisz mnie swoimi radami, a potem przyjmiesz do chwały. Kogo mam w niebiosach poza Tobą? Gdy jestem z Tobą, niczego nie pragnę na ziemi. Chociaż zamiera moje serce i ciało, Bóg jest opoką mojego serca i moim dziedzictwem na wieki. Zginą bowiem ci, co są daleko od Ciebie, wygubisz wszystkich, którzy Cię zdradzają. Dla mnie zaś dobrze jest być blisko Boga. W Panu, Bogu moim się chronię, aby rozgłaszać wszystkie Jego dzieła. Módlmy się. Panie Boże, my również chcemy w Tobie znaleźć schronienie. Nie ze strachu, nie dlatego, że musimy, ale dlatego, że chcemy stawać się w Tobie dobrzy, w Tobie kochający. Chcemy w Tobie uczyć się nieść w sercach i umysłach pokój całemu światu. Chcemy stawać się zarzewiem dobrych zmian w nas, w naszych siostrach, w naszych braciach, blisko i daleko, wszędzie tam, dokąd nas poślesz. Ale wszystko to zaczyna się od Twojego błogosławieństwa, od tego cudownego dotknięcia słowem życia naszych serc i naszych umysłów. Zatem o to właśnie Cię prosimy, Ojcze. Dotykaj nas swoją miłością i swoją prawdą. Naucz nas swoich ścieżek. Naucz nas cenić to, co rzeczywiście jest wartościowe, Twoją prawdę, Twoją drogę, Twoją miłość, społeczność w Tobie. Naucz nas odwracać się od tego, co bezwartościowe, od tego wszystkiego, co tak błyszczy i kusi, a nie daje nam życia i nie uczy nas bycia Twoim obrazem i podobieństwem. Bądź z nami dziś w tej służbie słowa, bądź z nami w społeczności Twego stołu, bądź z nami w swoim duchu, którym pobłogosławisz nas i poślesz tam wszędzie, dokąd chcesz, żebyśmy docierali, zwiastując Ewangelię pokoju i miłości. Prosimy Cię o to w Jezusie Chrystusie. Amen. Słowa lekcji starotestamentowej przeznaczonej na dziś to fragment zaczerpnięty z księgi proroka Joela, z 3 rozdziału, wierszy od 1 do 5. Joel 3, 1 do 5. Potem wyleję mojego ducha na wszelkie ciało. Wasi synowie i wasze córki będą prorokować, wasi starcy będą mieli sny, a wasi młodzieńcy widzenia. Nawet na sługi i służebnice wyleję w tych dniach mojego ducha. Uczynię znaki na niebie i na ziemi, krew, ogień i słupy dymu. Słońce się przemieni w ciemność, a księżyc w krew, nim nadejdzie dzień Pana, wielki i straszny. Wówczas każdy wzywający imienia Pana zostanie zbawiony,
bo na górze Syjon i w Jerozolimie będzie ocalenie, jak Pan powiedział, i pozostaną przy życiu ci, których Pan wezwał. A lekcją nowotestamentową są słowa zaczerpnięte z Księgi Dziejów Apostolskich, z rozdziału 2, wierszy od 1 do 21. Dzieje Apostolskie 2, 1 do 21. Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle powstał z nieba szum jakby wiejącego silnego wiatru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzielały i na każdym z nich spoczął jeden. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod niebem. Kiedy więc powstał ten szum, tłum zgromadził się i zdumiał, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. Byli zaskoczeni, dziwili się i pytali, czy ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jak więc każdy z nas słyszy swoją mowę ojczystą? Partowie, Medowie, Elamici, mieszkańcy Mezopotamii, Judei, Kapadocji, Pontu, Azji, Frygii, Pamfilii, Egiptu, tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie, słyszymy ich, jak w naszych językach głoszą wielkie dzieła Boga. Wszyscy byli zaskoczeni i nie wiedzieli, co myśleć. Mówili jeden do drugiego, co to może znaczyć. Inni natomiast drwili, upili się młodym winem. Wtedy Piotr stanął razem z 11 i przemówił do nich donośnym głosem. Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jeruzalem, przyjmijcie to do wiadomości i posłuchajcie uważnie moich słów. Ci ludzie nie są pijani, jak przypuszczacie, bo jest dopiero 3 godzina dnia, ale spełnia się przepowiednia proroka Joela. W ostatnich dniach, mówi Bóg, wyleję mojego ducha na wszelkie ciało i będą prorokowali wasi synowie i córki, wasi młodzieńcy będą mieli widzenia, a starcy sny. Nawet na moich niewolników i niewolnice wyleję w tych dniach mojego ducha i będą prorokowali. Uczynię cuda w górze na niebie i znaki na dole na ziemi. Krew i ogień, kłęby dymu. Słońce zamieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim nadejdzie dzień Pana, wielki i wspaniały. Każdy, kto będzie wzywał imienia Pana, będzie zbawiony. Błogosławieni są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą Go w sercach swoich. Alleluja. A słowa Ewangelii, której dzisiaj chcemy wysłuchać, zaczerpniemy z Ewangelii według Jana, z rozdziału 14, wierszy od 15 do 27. Ewangelia według Jana 14, 15 do 27. Jeśli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. A ja poproszę Ojca i dam wam innego orędownika, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa z wami i w was będzie. Nie pozostawię was sierotami, przyjdę do was. Już niedługo, a świat nie będzie mnie oglądał, lecz wy będziecie mnie oglądać, ponieważ ja żyję i wy będziecie żyć. Do tego dnia poznacie, że ja jestem w moim Ojcu, a wy we mnie i ja w was. Kto przyjął moje przykazania i je zachowuje, ten mnie miłuje. Tego zaś, kto mnie miłuje, umiłuje mój Ojciec i ja go będę miłować i objawię mu siebie. Powiedział mu Judasz, lecz nie Iskariota. Panie, co się stało, że masz się nam objawić, a nie światu? Jezus mu oznajmił, jeśli kto mnie miłuje i będzie zachowywał moje słowo, mój Ojciec go umiłuje i do niego przyjdziemy i zamieszkamy u niego. Kto mnie nie miłuje, nie zachowuje moich słów. Słowo zaś, które słyszycie, nie jest moje, ale tego, który mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając z wami, orędownik zaś, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu,
On nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Pokój wam zostawiam, mój pokój wam daję. Nie tak, jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie trwoży wasze serce i niech się nie lęka. Teraz jako naszą aklamację po usłyszeniu tych słów zaśpiewajmy razem dwie zwrotki pieśni 346, którą zaraz spróbuję nam tu włączyć. Teraz, kochani, łącząc się w duchu z całą wspólnotą Bożego Kościoła na ziemi, złóżmy głośno wyznanie naszej wiary słowami składu Niceano-Konstantynopolitańskiego. To jest ten numer 981 w śpiewnikach. 981. Wierzę w jedynego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jedynego Pana, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu. A przez Niego wszystko się stało. On to dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Marii Panny i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Zaśpiewamy teraz, kochani, sześć zwrotek pieśni 188, jak tylko znajdę oczywiście podkład muzyczny.
kochani, jak z tym sobie daliśmy radę, to już ze wszystkim sobie poradzimy chyba. Dobrze, teraz musicie dać mi sekundkę. Dzisiaj będziemy rozważali fragment listu apostoła Pawła do Rzymian. Ten fragment pochodzi z rozdziału 8 i to są pierwsze 11 wierszy. Rzymian 8, 1 do 11. A czytamy tam tak. Żadne więc teraz potępienie nie zagraża tym, którzy są w Jezusie Chrystusie, bo prawo ducha życia w Jezusie Chrystusie uwolniło cię od prawa grzechu i śmierci. To bowiem, czego prawo nie mogło dokonać, ponieważ było osłabione przez ciało, tego dokonał Bóg, gdy posłał swojego Syna w postaci grzesznego ciała i z powodu grzechu potępił grzech w ciele, aby sprawiedliwy czyn prawa został wypełniony w nas, którzy nie postępujemy według ciała, lecz według ducha. Ci przecież, którzy postępują według ciała, dążą do tego, czego chce ciało. Ci zaś, którzy postępują według ducha, do tego, czego chce duch. Dążenie ciała rodzi śmierć, dążenie zaś ducha owocuje życiem i pokojem. Gdyż dążenie ciała jest wrogie Bogu, bo prawu Boga się nie podporządkowuje, ani nie może się podporządkować. Ci więc, co żyją według ciała, nie mogą się spodobać Bogu. Wy natomiast nie żyjecie według ciała, lecz według ducha, skoro duch Boga w was mieszka. A jeśli ktoś nie ma ducha Chrystusa, ten do niego nie należy. Jeśli zaś Chrystus jest w was, to chociaż ciało podlega śmierci z powodu grzechu, to jednak duch daje życie dzięki usprawiedliwieniu. A jeśli mieszka w was duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to ten, który Chrystusa wskrzesił z martwych, ożywi również wasze śmiertelne ciała przez swojego ducha, który w was mieszka. Modlmy się. Panie i Boże, prosimy Cię o Twoje błogosławieństwo. Prosimy Cię o to, żebyś obdarzył nas swoim duchem, w którym wreszcie przejrzymy na oczy, w którym zrozumiemy, dokąd i jak mamy iść, w którym pojmiemy, cóż oznacza nasze naśladowanie Ciebie i nasze pielgrzymowanie za Tobą. Daj nam siłę, daj nam mądrość, daj nam miłość, daj nam wolę, daj nam wiarę i daj nam pokorę wobec Twojej woli i Twojego słowa. Amen. Czy zastanawialiście się kiedyś, kochani, jak zbudowany jest człowiek, z czego się składa? Dzisiaj mamy XXI wiek, to oczywiste, mamy, nie wiem, szkielet, tkanki takie, siakie, owakie, jedne większe, drugie mniejsze, można pod mikroskopem, można na ekranie komputera wyświetlić. Wikipedia wszystko wie, jakbyście chcieli dowiedzieć się, z czego składa się człowiek, tam na pewno będzie wszystko pokazane. A przecież wierzymy źródłom, prawda? Wikipedia jest naszym ulubionym źródłem, czy może już jest passé? Ja nie wiem, bo ja się starzeję, to już nie zauważam takich przemian, ale młodzi ludzie ciągle szukają czegoś w komórkach, więc na pewno na pytanie, jak jest zbudowany człowiek, znajdą odpowiedź w 5 sekund. Otóż według nas, chrześcijan, człowiek to tak dla tych, którzy nie operują Googlem tak sprawnie. Ja, to jest inna kwestia. Tak ze 30 lat temu w jakimś artykule w czasopiśmie Science Fiction wyczytałem taki tekst, w którym autor udowadniał, że w XXI wieku ewolucja ciała człowieka będzie postępowała w kierunku wydłużenia kciuków, żeby mógł wygodniej obsługiwać klawisze telefonu. No i tak się zastanawiam, czy ja już mam dłuższe, czy nie. Ale jeżeli nie, bo ja chyba nie mam, bo tak dobrze nie posługuję się tym telefonem, to zastanawiam się nad innymi źródłami, które mogą mi udzielić odpowiedzi na pytania o naturze kardynalnej. Na przykład, jak zbudowany jest człowiek? Na gruncie chrześcijańskim, a więc na gruncie biblijnym, mamy dwie odpowiedzi na to pytanie. Pierwsza jest bardzo prosta. Człowiek składa się z duszy i ciała. To jest taki starotestamentowy podział jeszcze. Drugi, nieco skomplikowany bardziej, właściwie o
50% bardziej. To jest podział Pawłowy. Paweł mówi, że człowiek składa się z ducha, duszy i ciała. Dychotomiczny, trychotomiczny podział. W każdym razie te dwie sfery, ta, która jest związana z ciałem i ta, która jest związana nie z ciałem, tylko z czymś innym, z tym niedookreślonym duchem czy duszą, te dwie sfery istnieją w nas obok siebie. I właściwie wszystko byłoby pięknie, zwłaszcza jeśli przeczytamy na przykład opis stworzenia, w którym Bóg, stwarzając wszystko i również ludzi, patrzy potem na efekt swojej działalności kreacyjnej i mówi, że wszystko, co widzi, jest dobre. Wszystko byłoby dobrze, gdyby w którymś momencie do tego układu nie wkradła się kropelka jadu. Człowiek upadł. I cały ten podział przestał służyć jego wzrostowi, przestał służyć jego harmonii, przestał służyć jego rozwojowi, a zaczął ściągać go do upadku. Jeśli mówimy o tekście z listu apostoła Pawła do Rzymian, no to mówimy o apostole Pawle, mówimy już o czasach trochę późniejszych niż kreacja, co oczywiste, ale dosyć konkretnych. Mówimy o momencie, w którym zbija się w chrześcijaństwie, zbijają się dwie kultury. Z jednej strony ta, do której chrześcijaństwo wychodzi z Izraela, więc kultura odheleńska, kultura, która jest bardzo swobodna obyczajowo, również jeśli chodzi o seksualność. I nie mówię tutaj o wykorzystywaniu takim, jak między panami a niewolnikami mogło mieć miejsce, tylko po prostu o relacjach międzyludzkich, gdzie ta seksualność była traktowana dość swobodnie, w pewnych granicach oczywiście. Z drugiej strony mamy kulturę hebrajską. Paweł, który co prawda posiada rzymskie obywatelstwo i co prawda jest zapisany w tekstach biblijnych jako Paweł z Tarsu, z miasta heleńskiego, od dzieciństwa jednak pobiera nauki w Jerozolimie, w dość ortodoksyjnym miejscu, dość ortodoksyjnego kraju, u dość ortodoksyjnego nauczyciela, Gamaliela. A więc jego podejście do, jak to określić, do człowieczeństwa? Nie, bo to zbyt skomplikowane tutaj, ale do cielesności człowieka jest bardzo hebrajskie, bardzo wstrzemięźliwe w porównaniu do tego świata, do którego wychodzi. I stąd bardzo często dochodzi do zderzeń, w których okazuje się, że to, co w przypadku stworzenia nazwane było duchem i ciałem, zaczyna oznaczać z jednej strony wzniosłość, modlitewność, prawość, czystość, łaskę Bożą, a z drugiej strony cielesność. To ciało zaczyna być synonimem wszelkich pożądliwości, które je zżerają i niszczą. W ten sposób 20 wieków temu chrześcijaństwo weszło na ścieżkę, na której jest chyba do dziś, na ścieżkę, w której żywimy przekonanie, że największym naszym problemem jest najbardziej przyrodzony nam z instynktów, a mianowicie seksualność. Jak to się ma do obrazu Bożego stworzenia, do zamysłu Stwórcy, który wyposaża nas w tę sferę naszych przeżyć emocjonalnych i uczuciowych? Jak to się ma do Jego zamiaru, kiedy tworzy nas cielesnymi i wykorzystującymi seksualność, choćby do tak trywialnej rzeczy, jak przedłużenie trwania gatunku? No ma się na różne sposoby w różnych czasach, ale tak sobie pomyślałem, kiedy przygotowywałem to nasze dzisiejsze rozważanie, że gdybyśmy słowa Pawła, które dzisiaj chcemy rozważać, sprowadzili jedynie do seksualności i posiadali wehikuł czasu na wyposażeniu, przenieśli go tutaj do XXI wieku, to zapewniam was, że gdyby tu stanął apostoł Paweł, myślałby, że trafił do piekła, do siódmego kręgu. Nie dlatego, że jesteśmy tacy straszni, tylko że nasza moda, nasze zachowanie, nasza obyczajowość, również seksualna, są dramatycznie inne od tego wszystkiego, w czym on wyrastał. Z kolejnej strony rzecz ujmując, jeśli nie uleglibyśmy niewoli tego przekonania, że wszystko, co związane z ciałem, jest złe, a wsłuchali się w to, co mówi apostoł narodów, to może znajdziemy nieco inne wyjaśnienie tego przeciwieństwa, które maluje przed naszymi oczami. Paweł ciało odnosi do sfery prawa, zakonu. Dla nas to dzisiaj niewiele znaczy, nawet jeżeli będziemy precyzować i powiemy sobie o przykazaniach, o 613 przykazaniach rytualnego zakonu, wytyczających drogę do czystości, do prawości.
To wszystko są martwe słowa, ponieważ my nie żyjemy w takiej niewoli prawa, w jakiej żyli Żydzi w czasach Pawła, a im dalej wstecz, tym bardziej. Ale dla niego prawo było czymś, co wytyczało cały rytm świata wokół niego. To, co jadł, to, jak się ubierał, to, dokąd chodził, a dokąd nie chodził i kiedy to robił, to, z kim się spotykał, na jakich zasadach, jak mógł rozmawiać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. 613 zasad to jest dużo zasad, żeby opisać funkcjonowanie ludzkiego życia. Ale Paweł w odniesieniu do tych 613 zasad odkrył poprzez fakt bycia nawróconym, poprzez fakt bycia obdarowanym Bożą łaską, poprzez fakt bycia odnowionym przez Chrystusa. Pamiętacie tą historię o drodze do Damaszku? Paweł odkrył w tym prawie coś jeszcze. Odkrył zamysł Boży, którego chyba przed nim nikt nie dostrzegł. Dostrzegł mianowicie, że prawo Bóg daje człowiekowi nie po to, żeby wytyczało cały rytm jego życia. Nie po to, żeby stanowiło ramę, w której tkwi obraz pod tytułem ja. Bóg daje prawo człowiekowi, żeby pokazać mu jedną prostą rzecz, która dla nas ewangelików jest chyba oczywista. Przynajmniej powinna być oczywista. A mianowicie to, że naszymi własnymi siłami nie jesteśmy w stanie zasłużyć, zapracować na zbawienie. Bo oczywiście konsekwencją przestrzegania przykazań prawa jest zbawienie. Tylko kto je osiągnie w oparciu o to prawo? Kto jest tak prawy jak prawo? Apostoł Paweł dostrzegł, że on na pewno nie. Dostrzegł, że jest tylko jedno, co może sprawić, że człowiek osiągnie to, do czego zmierza, o czym marzy, o co się modli, o co prosi Boga. Zbawienie. Jest tylko jedno, Boża łaska. I to jest ta dychotomia, którą Paweł stawia przed naszymi oczami. Nie prawość prawa, które jest rodzajem handlu. Jeżeli ja dam ci to znaczy wypełnię takie czy inne przykazanie, to ty musisz dać mi to. Nie, jeżeli ja złamię takie przykazanie, to ty ukażesz mnie w ten sposób. Tylko łaska, która działa zupełnie inaczej. Bóg patrzy na człowieka zupełnie inaczej. Tak jak spojrzał na Pawła, na oszalałego z żądzy mordu bandytę tak naprawdę, który w majestacie prawa krzywdził ludzi. Tym był apostoł Paweł przed wyruszeniem do Damaszku. Mordercą działającym w imię prawa. Znamy takich wielu, prawda? Prawo można skonstruować tak, że usprawiedliwi wszystko. Ale w tej drodze do Damaszku Bóg spojrzał na niego i Paweł dostrzegł spojrzenie, które mówiło: wszystko, co robisz, wszystko, co było twoim zrozumieniem mojego objawiania się Izraelowi, jest błędem, jeśli opierasz to na przekonaniu, że możesz zasłużyć, że możesz wypełnić, że możesz być prawy. Jest tylko jedno, co może uczynić cię prawym, a tym czymś jest moja miłość. No więc tutaj mamy drugi element tej dychotomii. Obok prawa, ciała, bezlitosnego systemu, który służy do tego, żeby przykuć naszą uwagę i pokazać nam niemożność, mamy dane od Boga coś zupełnie innego i o wiele bardziej obiecującego. Mamy Jego miłość, Jego łaskę. Mamy Jego chęć uratowania nas i zbawienia, mimo tego, że nie jesteśmy w stanie wypełnić tych wymagań prawa, nie jesteśmy w stanie żyć w pokoju z naszym ciałem, tak, żeby jego pożądliwości, jakkolwiek rozumiane zresztą, również seksualnie, nie prowadziły nas do śmierci. Tylko Boża łaska jest w stanie nas uwolnić. A ten tekst szczególnie dobrze pasuje do dzisiejszej niedzieli, dlatego, że dzisiaj mamy święto zesłania Ducha Świętego. Dzień, w którym Bóg napełnia swoich wybranych tą właśnie łaską, tą właśnie miłością, tym właśnie życiem. Czy to będzie miało postać ogników spływających na ich głowy i daru języków, w którym przemawiają do wszystkich ich językami, czy to będzie miało postać jakąkolwiek inną, to istotą tego dnia jest napełnienie Bożą łaską, czyli przeniesienie człowieka z Bożej miłości do tej sfery ducha, w której jest uratowany, w której żyje. Oczywiście
to przeniesienie to nie jest Boże działanie na zasadzie lalkarza, który steruje pacynkami tak czy inaczej rozumianymi, nie pytając ich nawet o zdanie. To przeniesienie dokonuje się wtedy, kiedy w nas dokona się przełom, kiedy wyznamy swoją bezsilność, bezbożność, kiedy znajdziemy w sobie dość odwagi i wiary, żeby powiedzieć: Panie, bez Ciebie sobie nie poradzę. Bez Ciebie nigdy sobie nie radziłem. Bez Ciebie nic mi nie wychodzi. Tylko w Tobie, tylko jeśli Ty zechcesz i obdarzysz mnie swoim duchem, to mogę żyć. To jest warunek tej przemiany, do której jesteśmy wezwani. Tej przemiany, która powoduje, że już nie żyjemy według prawa, nie polegamy na rzeczach, które nas nie mogą uratować, tylko otwieramy oczy i widzimy świat takim, jakim Bóg chce nam go pokazać. Świat wypełniony miłością, dobrem, pokojem. Nie dlatego, że to są klocki, które Bóg tam rzucił i one sobie leżą, tylko dlatego, że ta dobroć, miłość i ten pokój mają być do świata wnoszone przez nas, siostry i bracia. Wynikiem naprawienia człowieka, takiego naprawienia, jakie dokonało się w Pawle, jest przemiana wiary, a wiara nie jest zjawiskiem takim jak znaczek w klaserze, który tam wkładamy i on już leży niezmienny na wieki. Wiara jest procesem naszego przeżywania Bożego samoobjawienia się, przeżywania Bożej miłości, przeżywania radości z tego ratunku, z którym Bóg do nas przyszedł. Tak więc pytaniem tego pawłowego tekstu, tego dylematu wyboru między ciałem a duchem jest tak naprawdę pytanie o to, co my z tym zrobimy, że Bóg chce nas uratować. Jak zareagujemy? Czy tak jak apostoł Paweł? Pamiętacie tego szalonego wariata wiary? Ja jestem, zawsze jak o tym myślę, to się uśmiecham jak głupi, bo to, co on robi, jest niesamowite. W momencie, kiedy otwiera oczy, zaczyna zwiastować Ewangelię, którą przed chwilą tępił. W momencie, kiedy spotyka Jezusa, nagle decyduje: Panie, pójdę za Tobą, dokądkolwiek mnie poślesz. I tak idzie do śmierci. Tradycja chrześcijańska mówi, że do męczeńskiej śmierci. I to też go nie powstrzymuje przed niczym. No więc albo pójdziemy jak ten szaleniec, nie zważając już na nic i ufając, że ten, który nas prowadzi, jest jedynym i najwyższym sensem wszystkiego w nas i wokół nas. Albo zostaniemy w tej sferze cielesnej, w której to prawo, które nie ma żadnej mocy, nie ma żadnego sensu, będzie kierowało naszymi wyborami. Mam nadzieję, że dzisiaj w niedzielę zesłania Ducha Świętego, tak symbolicznie dającą początek istnieniu Bożego Kościoła, wybierzemy raczej tą pawłową drogę. Damy się porwać, damy się zarazić i to my staniemy się tymi szaleńcami wiary, z radością idącymi tam i tak, jak Bóg nas poprowadzi. A za chwilę staniemy wokół Bożego stołu, przy którym ten, który jedynie ma taką moc, posili nas tym, co może nas przemienić, co może nas wyekwipować, co może dać nam siłę, żebyśmy nigdy nie upadli i nie ustali. Amen. Przyjmijcie teraz, proszę, życzenie pokoju. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum ludzki, ten niechaj strzeże serc naszych i umysłów naszych w Chrystusie Jezusie, Panu i Odkupicielu naszym. Amen. Zaśpiewajmy teraz, kochani, może zaśpiewajmy ze 3 zwrotki z pieśni 207. Bo ja aż się boję temperatury mojego talentu, którym was przytłaczam akustycznie. 207, 3 zwrotki.
wiecznego życia źródło i jaśnieje łaski dobro, nie upadnie jego tron, nie upadnie jego tron. Jemu grzeszni serca dajcie, jemu biedni brak wyznajcie. Zwierzcie chorzy mu swój ból, on zagoi wszystkie rany, w swej hojności nieprzebranej życiem was obdarzy król, życiem was obdarzy król. Badaj mnie, Boże, i poznaj moje serce. Doświadcz mnie i poznaj moje myśli. Zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, i prowadź mnie drogą odwieczną. Siostry i bracia, w obecności naszego Pana stajemy tutaj głęboko zawstydzeni popełnionymi grzechami, ale i podniesieni na duchu dowodem miłości, jaki Bóg dał nam, grzesznikom, ponieważ przez śmierć Syna Człowieczego zostaliśmy z Bogiem pojednani. Tak więc przed obliczem wszystko widzącego Boga pytam się was teraz, czy uznajecie, że jesteście ludźmi grzesznymi i czy serdecznie żałujecie swoich grzechów, którymi Pana Boga obrażaliście? Jeżeli tak jest, to odpowiedzcie każda i każdy za siebie: uznaję i żałuję. Uznaję i żałuję. A skoro znacie swoje grzechy, czy nie wątpicie o Bożym miłosierdziu, a łaknąc i pragnąc sprawiedliwości, mocno wierzycie, że wszystkie grzechy są wam darowane dzięki męce i śmierci naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa? Jeżeli tak jest, odpowiedzcie: wierzę. Wierzę. I wreszcie, czy pragniecie i przyrzekacie za pomocą Bożą wystrzegać się wszelkich złych pożądliwości oraz żyć sprawiedliwie i pobożnie? Jeżeli tak jest, odpowiedzcie: obiecuję za pomocą Bożą. Obiecuję za pomocą Bożą. Wyznawajcie grzechy jedni przed drugimi, mówi apostoł, i módlcie się jedni za drugich. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Módlmy się zatem. Panie, stojąc przed Tobą, błagamy Cię o wybaczenie wszystkich naszych grzechów, wszystkich naszych win, które popełniliśmy czynem, myślą, mową albo zaniechaniem czynu. Prosimy Cię, pozwól nam ponownie zwrócić się ku Tobie i wspomóż nas w tym zwracaniu się ku Tobie. Zechciej zapomnieć o naszej winie i stwórz nas na nowo, jako nowego duchowego człowieka. Uczyń nas przez łaskę wiary swoimi dziećmi i dziedzicami swej obietnicy życia i doprowadź nas do swego królestwa. Bez Twojej pomocy nie jesteśmy w stanie, Boże, uczynić nic, by nasze życie stało się odblaskiem Twojej chwały. Błagamy Cię przez to, wspomóż nas i naucz, jak mamy unikać grzechu. Wspomóż nas i naucz, jak mamy Cię naśladować, by zbliżyć się do Twego Królestwa i do społeczności Twego zbawienia. Daj nam swego Ducha, w którym sprawisz, że będziemy w stanie rozpocząć to nowe duchowe życie i podążać Twoją ścieżką. Błagamy Cię, napełnij nas tak, jak napełniłeś apostołów Chrystusa i daj nam łaskę życia w Twojej łasce. Amen. Pan mówi do nas: choćby wasze grzechy były czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją, choćby były czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. Oto wyzdrowiałeś, nigdy już nie grzesz, aby ci się co gorszego nie stało.
W imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego, na podstawie obietnic Bożych, wszystkim pokutującym i pragnącym zbawienia przez Jezusa Chrystusa ogłaszamy, że ich grzechy są im odpuszczone. A tym wszystkim, którzy nie pokutują i nie nawracają się do Pana i Zbawcy Jezusa Chrystusa, ogłaszamy, że ich grzechy są im zatrzymane. Apostoł pisze: Kochani, z największą czcią dla Boga pracujcie nad wypełnieniem się waszego zbawienia, bo Bóg to sprawia, że chcecie i że możecie wykonać to, co Jemu się podoba. Żyjcie nienagannie i szczerze, jak dzieci Boże, bez zarzutu pośród tylu chodzących krętymi drogami przewrotnych ludzi. Będziecie na ich tle świecili jak jasne światła w mroku. Trzymajcie się tylko mocno słowa żywota. Módlmy się. Zaprawdę jest rzeczą godną i słuszną, sprawiedliwą i zbawienną. Zawsze i wszędzie dziękować Tobie, Boże Wszechmogący, Ojcze wiekuisty i święty, przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana, dla Twej nieskończonej chwały i zbawiennej miłości. Dlatego z całym Kościołem powszechnym, z aniołami i zastępami niebieskimi, we wspólnej radości wołamy na cześć i na chwałę Twego imienia. Święty, święty, święty jest Pan zastępów. Pełna jest cała ziemia chwały Jego. Dziękujemy Ci, Ojcze, za te Twoje dary, za chleb i wino, owoce pracy rąk ludzkich, które uczyniłeś dla nas znakiem. Znakiem męki, śmierci i zmartwychwstania Twego Syna Jezusa Chrystusa, którego przyjścia w chwale wszyscy oczekujemy. Amen. Nasz Pan Jezus Chrystus, tej nocy, której był wydany, wziął chleb, podziękował, łamał i dawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje za was wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. A gdy było po wieczerzy, wziął także kielich, podziękował i dał im, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. Ten kielich to jest nowe przymierze we krwi mojej, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. To czyńcie, ilekroć pić będziecie, na moją pamiątkę. Módlmy się. Panie, Ty znasz nasze serca i nasze umysły. Wiesz, jak bardzo potrzebujemy oczyszczenia, które nam dajesz. Wiesz, jak bardzo potrzebujemy tej pewności darowania win, którą nam zwiastujesz, aby dostrzec Twoją obecność, aby dostrzec naszą obecność w Tobie. Zechciej dać nam swego ducha, abyśmy, przyjmując ten chleb i ten kielich, mieli społeczność z ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego bowiem Ty sam tworzysz, ożywiasz, uświęcasz, błogosławisz i dajesz wszelkie dobro. Jak kłosy zboża rozproszone po polach, jak grona winne dojrzewające na stokach wzgórz, zebrane zostały w tym chlebie i w tym winie, tak cały Twój Kościół, o Panie, niech z krańców ziemi zgromadzi się w Twoim Królestwie. Amen. A duch i oblubienica mówią: przyjdź. A ten, kto słyszy, niech powie: przyjdź. A ten, kto pragnie, niech przychodzi. A kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Siostry i bracia, Pan mówi do nas: przyjdźcie, bo wszystko jest już gotowe. Thank you.
Z Bożą pomocą ani chleba, ani wina, ani kieliszków nam nie zabraknie. Chleb, który łamiemy, jest społecznością ciała Chrystusowego. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, jest społecznością krwi Chrystusowej. Starłem jak obłok Twoje występki, a Twoje grzechy jak mgłę. Nawróć się do mnie, bo oto Cię odkupiłem, mówi Pan. Ja patrzę na tego, kto jest pokorny i przygnębiony na duchu i kto z drżeniem odnosi się do mojego słowa. A tak posileni tymi zbawiennymi darami, idźcie i trwajcie w pokoju Chrystusowym. Amen.
Modlmy się. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że nas posilasz. Dziękujemy Ci za ten posiłek. Przyzwyczailiśmy się, że posiłek jest czymś trywialnym w naszej części świata, ale w tak wielu miejscach jest czymś, co rzeczywiście daje życie. I ten Twój posiłek, do którego nas zaprosiłeś, jest właśnie taki. Daje nam życie. Dziękujemy Ci, że nas ożywiłeś. Dziękujemy Ci, że nas posilasz. Dziękujemy Ci, że w mocy tego posiłku możemy iść i działać na Twoją chwałę. Dziękujemy Ci, że w mocy tego posiłku możemy żyć. Prosimy Cię, daj nam też swego Ducha. Umocnij nasze postanowienie o służeniu Tobie i świadczeniu o Tobie. Umocnij nasze świadectwo życia, które składamy każdego dnia, każdej chwili wobec sióstr i braci. Spraw, że odtąd nie będziemy już martwi, ale żywi. Żywi w Tobie, żywi Tobą, żywi z Tobą. A o to wszystko prosimy Cię w imieniu Pana Kościoła, tego, który zwiastował nam życie i prowadził nas do Niego, Jezusa Chrystusa. Zechciej też, Panie, wysłuchać naszych próśb, naszych podziękowań. Zechciej wysłuchać tej modlitwy, której sam nas nauczyłeś, a którą teraz z całego serca i z całego umysłu chcemy razem głośno wołać do Ciebie, tak mówiąc. Ojcze nasz, któryś jest w niebiesiech, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki wieków. Amen. Niech Ci błogosławi Pan i niechaj Cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swe nad Tobą i niech Ci miłościw będzie. Niech obróci Pan twarz swą ku Tobie i pokój swój niechaj Ci da. Amen. Siostry i bracia, idźmy już w pokoju. O wzajemnej miłości, o czynieniu dobra nigdy nie zapominajmy, albowiem to właśnie są duchowe ofiary naszych serc, miłe Bogu. Amen. A na zakończenie naszego nabożeństwa zaśpiewamy jedyną zwrotkę pieśni 290, kiedy tylko waszemu nieudolnemu pastorowi uda się ją uruchomić. O, chyba to działało. Poczekajcie, jeszcze raz zaśpiewamy to, dobrze? Jeszcze raz to zaśpiewamy. Ten krakowski organista, z którego podkładu korzystamy, strasznie się spieszy do domu najwyraźniej. I musimy chyba pobiec z nim razem. Także spróbujmy jeszcze raz od początku, dobrze? Ja wam współczuję, że Bóg wam dał takiego pastora bez muzycznego talentu zupełnie. Naprawdę.
Byłoby fajnie, gdybym potrafił, nie wiem, na gitarze zagrać coś albo na jakichś klawiszach. Jakbym wiedział, że Julka będzie z nami dzisiaj, to oczywiście bym błagał na kolanach pokornie, żeby ona nam zagrała. Ale jakoś dobrnęliśmy do końca naszego nabożeństwa i jak zwykle na koniec pozwólcie, że podam wam do wiadomości kilka ogłoszeń tylko. Posłużę się serwetką. Po pierwsze, nasze następne nabożeństwo odbędzie się w niedzielę, za tydzień, o godzinie 10:30 w Łodzi, a o 16:00 we Wrocławiu. Po drugie, w każdą środę, jak zawsze, zapraszam was o 21:00 do wspólnej modlitwy za Kościół, modlitwy o pokój, modlitwy o ratunek dla tych, którzy go potrzebują, i o nadzieję dla tych, którzy ją stracili. No i po trzecie, zapraszam oczywiście na kawę i herbatę do sali zborowej. O. I to wszystko poza jeszcze jednym. Tam przy wyjściu wisi taki mikroplakat czegoś, co kiedyś się nazywało Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Teraz od wielu lat już się nazywa... Nie, to się tak nie nazywało. Przepraszam, to się jakoś inaczej nazywa. Tydzień Ewangelizacyjny w Zelowie. O. Teraz od wielu lat się nazywa Święto Kościoła w Środku Polski. Tak sobie pomyślałem, że może to faktycznie jest czas, żebyśmy wreszcie ulegli zaproszeniu. Ja wiem, że część z was tam bywa regularnie w miarę, ale może udałoby nam się zrobić jakąś taką większą wyprawę zborową do Zelowa, żeby tam z naszymi siostrami, braćmi pomodlić się, posłuchać, pośpiewać. Może będzie organista na przykład. W każdym razie pomyślcie, daty są tam wypisane, to jest 22-24 lipca. Myślę, że na taką zborową wyprawę najlepszym dniem byłby ten 24, bo to jest niedziela. Chyba, że postanowicie inaczej. Nie wiem, czy pojechalibyśmy, chyba najtaniej będzie, jeśli pojedziemy naszymi własnymi samochodami. Po prostu każdy kogoś zabierze spośród tych, którzy są chętni. I pewnie pani Ilona zaraz zrzuci we mnie śpiewnikiem, ale jak zwykle chciałbym poprosić, żeby pani zechciała zbierać zapisy tych, którzy ewentualnie, na co mam nadzieję, będą chcieli się wybrać do Zelowa. Dobrze? Super. Czyli nie ociągajcie się, nie zastanawiajcie się. Zgłaszajcie się do pani Ilony. Pojedziemy do Zelowa i będziemy się cieszyć, modlić i słuchać, i śpiewać, i mam nadzieję wzrastać ku Panu. I to wszystkie ogłoszenia. Zapraszam na kawę i herbatę do sali zborowej.